Witajcie, trochę minęło czasu od mojego ostatniego nagrania. Trochę się działo w moim życiu, dużo pozytywnych rzeczy, dużo na plus i tak dalej. Chciałbym wam opowiedzieć o tym moim spotkaniu, które miało się odbyć 15 kwietnia, które się odbyło z Sharon z Leeds. Nawet nie wiem od czego zacząć, bo od tamtej pory już minęło trochę czasu. Człowiek miał czas, żeby przemyśleć, co się wydarzyło, co się usłyszało i co mogło być prawdą. Pogadałem z kilkoma przyjaciółmi, którzy mieli różne do tego podejście, aczkolwiek kilku sceptyków jest w stanie zaryzykować i sprawdzić, jak to wygląda na własnej skórze, doświadczyć tego. Ja sam nie wiem, jak do tego się odnieść. Kurde, to było tak niesamowite, to było tak overwhelming, że ciężko teraz przywołać jakieś poszczególne, pojedyncze rzeczy. To może zacznę od początku, opowiem, jak to wyglądało. Człowiek nie wiedział, czego oczekiwać. Poszedłem do Sharon, usiadłem w poczekalni, ona tam było kilka osób, była jakaś taka pani, która też właśnie siedziała i opowiadała mi, wyszła właśnie ze spotkania, opowiadała mi o tym, co ona przeżyła. I co w jej historii jakby mnie chwyciło i jakby stwierdziłem, że to może być prawda, że to może być legit, że ona opowiadała właśnie, że Sharon gadała z jej ojcem, że przed jej ojciec, ale ani ta pani, która z nią rozmawiała, ani jej ojciec jakby nie wspomniał o tym, jak ma na imię. Więc przez całe spotkanie Sharon mówiła o tych rzeczach, które tam ojciec chciał przekazać i tak dalej, i tak dalej. I mówiła, że na koniec to tak uderzyło to, że ona nie wspomniała imienia swojego ojca. I nagle Sharon mówi, twój ojciec nie chce z tobą wyjść, on chce przebywać z tobą, chce z tobą porozmawiać, lubi być z tobą, jest ciągle obok, ale dzisiaj jakoś nie chce z sobą pójść. I ona mówi, Peter just left. I ona mówi, i to mnie uderzyło, bo ja nie powiedziałam jej imienia mojego ojca. Więc ja czekam na swoją kolej, siedzę, przyszło kilka osób, więc siedzimy w kilka osób do poczekalni. Wchodzi Sharon, uśmiechnięta taka, nie mogę powiedzieć, że babcia, bo myślę, wydaje, że ona jest gdzieś między 52 rokiem życia, 62, może coś takiego. Wychodzi i mówię, ona mówi oczywiście po angielsku do mnie. I czy to Damian? Ja mówię, tak, chodź, bo twoje bliscy już są, już do mnie mówią. Takie było takie, trochę takie zaskakujące, weszliśmy. Ona miała biurko, za którym siedziała, to ja też siedzę za biurkiem, a ja nie siedziałem naprzeciwko niej jak, nie wiem, u lekarza czy na uczelni przed profesorem, tylko sobie usiadłem w rogu. I ona mówiła, że are you Polish? Ja mówię, że tak, jestem Polish. Ona mówi, że nie ma żadnego problemu, bo twoi bliscy mówią do mnie po polsku, ale jest z nami mój mąż, który zmarł, a był Polakiem, więc mi tłumaczył. I to była taka pierwsza rzecz, która dała mi trochę do myślenia, bo ja myślałem, że jak już odchodzimy z tego świata i jesteśmy już w tej wielkiej jaźni z powrotem razem wszyscy, to mówimy w wspólnym języku, lub się po prostu rozumiemy, lub po prostu porozumiewamy się jakoś, powiedzmy, nie wiem, telepatycznie, jakkolwiek. Chociaż z tych wszystkich near-death experience ludzie mówią, to mówią, że mówili słowami, że rozmawiali, więc nie wiem, jak to jest, może rzeczywiście nasz language, nasz język jest tam obecny i dalej jest mocny. W każdym razie człowiek nie wiedział, jak to sobie wyobrazić. Na przykład, nie wiem, też myślałem, że to będzie w takie stylu, że ona siedzi za stołem i mówi, czy jest tutaj ktoś dla Damiana? Czy słyszę jakieś głosy? Jak ja to teraz opisywałem, wypracowałem sobie taki krótki opis, jak to opisałem moim znajomym, że to wyglądało tak, jakbyśmy byli na bardzo fajnej imprezie. Załóżmy, że jesteśmy wszyscy Polakami, jest jedna właśnie Brytyjka i teraz ja jako jedyny potrafię wam wytłumaczyć, co ona mówi, a wy wszyscy chcecie powiedzieć jej coś i chcecie, żebym naraz, żebym jej coś wytłumaczył, opowiedział coś od was. I wszyscy naraz w kuchni, w tej fajnej imprezie nawijacie do mnie z różnych stron i ten słowotok, ja próbuję wyłapywać poszczególne rzeczy i tłumaczę na bieżąco tej osobie. Tak to wyglądało. Wyglądały jakby stały te osoby tam z którejś strony, bo Sharon co chwilę się tak pochylała, zamykała oczy i tak słuchała, uśmiechała się. A prawdopodobnie było tam moich dwóch dziadków i babcia i oni wszyscy nawijali do niej na bieżąco hurtem, więc ona skakała. Ona najpierw powiedziała mi rzeczy o mnie. To było takie niesamowite. Moim zdaniem ja twierdzę, że każdy sceptyk, a szczególnie niedowiarek i sceptyk powinien pójść i to przeżyć. Nie wiem, czy tak jest z każdym kimś, z każdym takim kimś, kto ma zdolność czytania, ale polecam Sharon, czy nie. Ale wygląda to, że tak, bo moja kumpla była u innej osoby i wygląda podobnie.
opowiadała trochę o mnie, o tym, co widzi we mnie, jaką aurę, energię i tak dalej. Potem mówiła coś o przeszłości, bo ci wszyscy zmarli bliscy, którzy byli tam, o tym mówili. I także mówiła o przyszłości. Wiele rzeczy nie mogę wam powiedzieć, bo są dość prywatne. Nie chciałbym się też dzielić z wieloma takimi rzeczami, bo jest kilka osób, które nie mogą o tym słyszeć z pewnych względów. A też jestem ciekaw, co się spełni, więc tak trzymam to chyba sceptycznie. Zobaczymy, jak to się wydarzy. Nie miałem takich mocnych przypowiedni typu, że spotkasz kogoś w marcu, kto zmieni twoje życie, ale powiedziała mi takie rzeczy, wiedziała takie rzeczy, które na świecie wie może 3 albo 4 osoby. Coś, czego nie wiedział nikt, tylko wiedziałem ja sam. I ona powiedziała to w taki sposób, tak płynnie, tak jakby czytała moje myśli, jakbyśmy rozmawiali, jakby była moją przyjaciółką, jakbyśmy rozmawiali latami o tym samym temacie, i ona to po prostu miała już poukładane w głowie i wiedziała, co powiedzieć. Do takich prywatnych rzeczy właśnie. Ja nawet odniosła się do tego mojego counseling z tym i do terapeuty, który mnie właśnie okłamał z tym przeżyciem. To było takiego, że on mówi, jest tutaj twój dziadek, ma takie włosy jak ty. W ogóle nie jest łysy, ale ma białe włosy, białe jak mleko. I ja też mówiłem, że ja mam po prostu włosy, że my nie łysiejemy, ale znowu nam nie rosną zarosty. To jest jedyne, co mnie stać. Nic więcej mi nie rośnie, więc nawet mam taką kozią brudkę. Ale nie łysiejemy, nie mamy zakor. Ona mówi, on ma takie same włosy jak ty, ale białe jak mleko. I tak, ja tak mój dziadek umierał, miał dłuższe włosy, białe, ale żadnych zakor. I jest tutaj ktoś, bo jakie masz nazwisko? Ja mówię, Tuka. No właśnie, to nie jest polskie nazwisko. To jest ktoś, kto w ogóle nie mówi na naszym języku. Chyba z Węgier albo skądś. Twój dziadek mówi, że to z Eastern Bloc. Ja nie wiem, co jest Eastern Bloc. Ja mówię, don't worry, I know. Ale nie, że nie jesteś z Polski. No, nie znam, co ktoś rozumie. Ale są inni, są właśnie twoi dwaj dziadkowie. Ten jeden taki chudy troszkę mówi, że miał coś w brzuchu, że zmarł na coś z żołądkiem. Miał raka żołądka, Mówił, że trochę pił alkohol, to mu nie pomagało, ale też piłeś trochę whisky, to też nie pomagało, prawda? Ale mówił, że cieszę się, że przestałeś, że podniosłeś się z tego, co cię przywaliło i że wróciłeś na siłownię, bo robisz siłownię, tak? Mówi, żeby się tej siłowni trzymał, bo ona ci układa głowę i tak dalej. Próbuję wam to pokazać, jak ona to szybko mówiła i jak miała słowotok i jakie ją akcje tam, co się tam pojawiało i nagle... Ale masz żonę, masz 2 synków, jeden synek... Jeden jest bardzo malutki, tak? Ma 2 latka, coś takiego. Dziadek mówi, że on prosił cię, żebyś wziął go na basen. Weź na ten basen, bo naprawdę chciałby pójść na basen. A ten starszy chciałby iść na karate. Dziadek mówi, żebyś go wziął na karate, bo on jest bardzo uczuciowy, jest bardzo wrażliwy i trzeba go troszeczkę utwardzić. I to był taki pierwszy szok, bo mówię, kurde, Leoś dosłownie 3 dni wcześniej przed spotkaniem prosił mnie to, żebyśmy na basen pojechali, bo kocha basen i się ciągle ten basen proszą. A ty musisz złamał rękę i przestał chodzić na karate i prosił, żeby pójść na karate. Ja Ani nawet mówiłem, że będę chciał go wziąć na sztuki walki, żeby go trochę utwardzić, żeby był twardszy. Więc to były takie implikacje, gdzie zacząłem otwierać oczy. Powiedziała mi trochę o mojej żonie, o naszych planach, które wypalą, które nie wypalą. I właśnie tutaj zaczął mówić, miałeś counseling? Miałeś counseling? To ci pomogło, ale po counselingu szukałeś terapeuty. Chciałeś sprawdzić przeszłość życia. To ci nie wyszło. Nie. On cię oszukał. On udawał, że twoje życia czytał. On cię okłamał, ale on udawał. On nie powinien cię skasować za to. Ja mówię, skasował, ale od pieniążki. To dobrze, bo to on cię szukał. On wiedział, że cię... Wiedział już po pierwszym spotkaniu, że cię może wprowadzić w stan hipnozy i pokaże ci przeszłość życia, ale cię oszukał. Ale jesteś bardzo silny spirytualnie. Ja widzę teraz nad tobą wielkiego hinduskiego jakiegoś boga, spiritual guide, jakiś wielki ptak z jakimś piórami. Mówię, ale jesteś bardzo emocjonalny, jesteś bardzo uduchowiony, jesteś spirytualny bardzo i mocno się trzymasz tych swoich przewodników duchowych. Oni cię mocno trzymają, nie dadzą ci wypuścić kontroli i ty i ja nie popadniemy w hipnozę, nie da się nas zahipnotyzować, ponieważ jesteśmy bardzo mocni duchem. Jesteśmy bardzo spirytualni i po prostu kontrolujemy siebie samego w bardzo dobry sposób. Tego się nie da zmienić i ty nie ulegniesz hipnozie tak jak ja. Także to są w ogóle marne próby. Możesz to sobie zaprzestać. I ona potem właśnie mówiła też o moim ojcu. Wszystkie takie trafione rzeczy. Nie wiem, kurde, co... Chciałem wam powiedzieć wiele przykładów, ale to są takie przykłady, które nie powinny wyjść na, moim zdaniem, do publicznego światła. Ale rzeczy mówiła naprawdę trafione. Mega. Jeśli chodzi o mnie, mówiła mi,
że będę leczył, że będę uczył, że będę leczył, ale nie będę leczył jak lekarz rękoma czy czymś, tylko że będę leczył, mówi, będziesz leczył ludzi samobójstwa. Ty już pomagasz ludziom, ty już pomagasz, nie potrafisz się wyłączyć na krzywdę ludzką, ale ty już pomagasz, ale będziesz pomagał, będziesz leczył ludzi z samobójstwa. I to mnie tak uderzyło, że powiedziała tak idealnie, że chodzi o samobójstwo. I dosłownie kilka dni wcześniej też rozmawiałem z Anią, z moją żoną na temat Andy's Man Club. To jest taki klub, takie zrzeszenie mężczyzn, którzy przeżyli samobójstwo, myślą o samobójstwie, są blisko samobójstwa, może ktoś w rodzinie popełni samobójstwo i oni się teraz ze stratą jakiejś bliskiej osoby borykają. I to jest takie kółko wzajemnej adoracji dla mężczyzn, którzy po prostu boją się przez kimś innym przyznać, że są w potrzebie po prostu. I Ania sugerowała mi, że mógłbym się tam udać i pogadać na jakiś temat. Ja uważam, że nie potrzebuję takiej mocnej grupy o tak bardzo hardkorowym temacie, ale stwierdziłem, że pójdę tam. Przed spotkaniem, jakiś tydzień wcześniej stwierdziłem, że pójdę tam usiąść. Nie dlatego, że mam takie ego spompowane, ale stwierdziłem, że może uda mi się komuś pomóc, może uda mi się zaczepić jakiś temat, z kimś porozmawiać, komu coś będę mógł pomóc w tym temacie. I ona to pamiętała, ona wiedziała to wszystko. Kurde, no wiedziała wszystko o moich dzieciach, o mojej żonie, o innych takich rzeczach, które się wydarzą. Po prostu powiem wam szczerze, do dzisiaj, teraz jestem przekonany, że to było bardzo legitne. Taki przykładzik, to mogę wam powiedzieć. Moja babcia jak zmarła, do mnie nie przyszła. Mój dziadek jak zmarł, dziadek Józef, babci mąż, nie przyszedł do mnie, się pojawił w śnie, odwiedził mnie między po swojej śmierci, ale przed pogrzebem. I potem przychodził regularnie, do takiego stopnia mi się pojawiał w snach, że ja potem się już bałem tych snów i nawet mi stał gdzieś nad łóżkiem w pewnym momencie jakaś postać i jak usypiałem ją widziałem, bałem się. Babci nikt nie przyszła i podejrzewałem, że coś się mogło przykrego stać albo coś takiego. I ja mówię, moja babcia jest tutaj, martwiłem się o nią, nie widziałem, nigdy do mnie nie przyszła. A ona tak szaro mówi, babcia mówi, że nigdy nie była religijna. I tyle. Więc tak stwierdziłem, ale co ma religijność tego, że do mnie nie przyszła, więc a może ma? Ona mówiła, że... I to jest coś, co nikt nie wiedział, tylko my, którzy bywaliśmy wierzyć. Ona mówiła, że ona nie była religijna, że twój dziadek chodzi do kościoła, a ona siedziała w tym momencie w domu z wami, przygotowując się na niej obiad. Mówiła, że jak było słychać dzwon, to dziadek wracał z kościoła i wy wtedy przygotowaliście się na niej albo obiad, coś takiego. I to mnie uderzyło, bo to był fakt, o którym nie gadaliśmy, ale to była prawda. Dziadek zawsze szedł do kościoła na mszę. I jak tylko były dzwony, właśnie mówiła, dobra, Jadzia, wstawiaj wodę, dziadek za chwilę będzie jemy śniadanie. Coś takiego. Jedyna akcja, kiedy babcia była w kościele, jak ją widziałem, to było chyba na mojej komunii. Moich braci i potem raz na święta, potem podczas jej pogrzebu. Więc to było takie coś, co nikt nie mógł wiedzieć, czego nikt nie mógł wiedzieć, a co mi tak uderzyło. Uderzyło mi też to, że powiedziała, że nigdy nie była religijna. I tutaj pewnie kilka osób mnie za to skatuje albo rzuci jakieś obelgi w moją stronę. Ale uważam właśnie, że nieważne jaką religię wyznajesz, czy jesteś buddystą, muzułmaninem, chrześcijaninem, katolikiem, cokolwiek tam sobie wyznajesz. Ważne jest, to jest taka nakładka, ważny jest ten core, żeby się trzymać na tych 10 przykazań, a cała reszta to są ludzkie wymysły, żeby to po prostu można sobie spokojnie olać, zignorować. Chodzi o ten core, żeby być dobrym człowiekiem, żeby żyć i dać żyć innym, żeby nie kłamać, nie kraść, nie zabijać, nie krzywdzić innych, żeby po prostu żyć dobrze. I to się przede wszystkim liczy, na to tak wychodzi z tego wszystkiego, co widziałem, usłyszałem, przeczytałem i doświadczyłem na tym spotkaniu. I kolejna właśnie taka sprawa, to też coś, czego nikt nie wiedział, a skonfrontowałem to z moim bratem dopiero po tym, jak przeżyłem, że on mówi, ona umarła dość młodo, w wieku około 67 czy 62 lat, ale wow, ona wygląda jak like our queen, królowa Elżbieta. I ja mówię, i znowu mi to uderzyło, bo kurde, za każdym razem, jak widziałem zdjęcia starszej już królowej Elżbiety, to mówię, kurde, ona ma posturę mojej babci, nogi, budowę nóg, kostek, buty, jakie używała, kształt butów i obcasa, to jak stała, ale przede wszystkim, jakie miała włosy. Królowa miała siwe włosy, babcia farbowała włosy, nie pamiętam, czy widziała babci siwe włosy, ale miała takie kręcone. Jak na zdjęciach widać królową Elżbietę w jakimś kapeluszu albo nawet w koronie,
Te włosy są takie charakterystycznie ułożone, tak się kręcą lekko do góry. I tak babcia zawsze wyglądała. I to wiedziałem tylko ja i wszyscy, którzy jakby wiesz, babcię widzieliśmy. Ale nikt, ale ja zawsze myślałem, kurde, królowa wygląda jak babcia, bo babcia wygląda jak królowa Elżbieta. I jak powiedziałem to mojemu najmłodszemu bratu Łukaszowi, to stwierdził, kurde, to rzeczywiście, tak było. Tak samo sobie myślałem, ale nikt z nas się tym spostrzeżeniem nie dzielił z nikim, bo to było myśl, która się pojawiała, kiedy oglądaliśmy zdjęcie królowej Elżbiety. I to, przepraszam, i to się właśnie jakby tu pojawiło. Rzeczy, jak ona mówiła takim szybkim, tak szybkie słowa z niej wpadały w takim logicznym ciągu, że to rzeczywiście czasem brzmiało tak, jakby ona siedziała i czytała moje myśli, które miałem gdzieś w głowie, jak nie sobie, nie wiem, bierzecie prysznic, albo jedziecie autem, albo oglądacie filmy, się zamyślicie, o czymś marzycie, myślicie, albo czegoś się obawiacie i tak dalej, to ona to tak jakby czytała. Kurde, musiałbym tutaj rzeczywiście polecieć tak bardzo z opisami, ale mógłbym się zahaczyć o coś, co nie chciałbym właśnie powiedzieć publicznie. Z kilku względów, jak mówię, bo przede wszystkim chciałem zobaczyć, czy to się wydarzy i tak dalej. Ale wiedziała wszystko. Wiedziała wszystko o mnie, o przeszłości i o przyszłości, o tym, że tam, że jestem artystyczny, że się lubię bawić w art, że robię siłownię, żebym do tego wrócił. Nawet powiedziała, że tego nie powiem, bo może się przydarzyć i zobaczymy, czy to właśnie będzie legit. Więc może, kurde, to moje nagranie was rozczaruje, ale powiem wam szczerze, że polecam każdemu takie rzeczy doświadczyć, a szczególnie jak ktoś jest sceptykiem czy w ogóle niedowiarkiem, bo uważam, że są jakieś kwestie, które można było zgadnąć, tak? Że o, masz problem po swoim byłym związku, ciągle myślisz o byłej, no to łatwo trafić. Jeśli ktoś był kiedykolwiek strasznie mocno zakochany, to łatwo takie coś trafić. Ale ona wchodziła w szczególiki, takie szczegóły. Maksymalnie bliskie, takie nie do zgadnięcia. Nawet gdybyś przetrzebał mój Facebook, moje konto facebookowe, nie byłbyś w stanie tego odgadnąć. No kurde, wiedziała naprawdę wszystko. I też mi to ostrzegali, że to jest trochę, ktoś powiedział, że to jest energia, z którą się nie powinniśmy bawić, bo jak coś dajemy, to coś nam się zabiera. Że to nie przyszłe duchy, które potrzebowały kontaktu, tylko złe duchy, które się potrzebowały, ale one do niczego mnie nie namawiały, one nic nie zmieniły w moim życiu, one nie powiedziały niczego, czego bym sam nie wiedział, czego bym nie chciał, albo czego bym się nie domyślał. One jakby potwierdziły, że wszystkie moje myśli idą w dobrym kierunku, że wiem, co robię i tak dalej, że odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują, mam w sobie i one są, ja je słyszę i widzę, ale nie do końca czasem wierzę w swoje własne odpowiedzi i żebym właśnie w to uwierzył, więc one dały mi potwierdzenie, wszystko pozytywnie jak najbardziej, nic złego. Więc z tymi, że duchy przychodzą takie, które szukają kontaktu, a nie takie, które my chcemy, żeby przyszły, to powiedział mi ksiądz, ale to jak się wywołuje duch, jeśli się mówi, czy jest tu z nami duch, nie wiem, Abrahama Lincolna, to nie przyjdzie duch Abrahama Lincolna, tylko przyjdzie duch, który się pałęta na świecie, to się jest zagubiony, potrzebuje się gdzieś przebić. Prawdopodobnie to jest duch zły. To jest właśnie rytuał i tego przed tym jakiś ksiądz, jaki znajomy bardzo dobrze, z tym się trzymaliśmy jakiś czas w ogólniaku, przestrzegał. Tutaj kobieta ma talent w jakiś sposób. Są też takie pytania, ale skąd ma ten talent, skąd się wziął, skąd ona to wie, jak to czyta, skąd może wiedzieć o przyszłości, przecież Bóg daje nam wolną wolę i nie można przewidzieć, co człowiek zrobi, mamy wolny wybór. A ja uważam, że nie jest tak do końca. Przecież jak schodzimy na świat, jest teoria, że wybieramy sobie, czego chcemy doświadczyć, jakie życie będziemy wiedli, jako kto, co nas w życiu spotka, więc te rzeczy są jakby już ułożone, może z kilka wersji naszego życia, którą pójdziemy, ale jak już się życie dzieje, to może widać, w którą ścieżkę się układa i może dlatego nasi bliscy są w stanie nam jakoś tam pomóc, coś powiedzieć, coś przewidzieć. Nikt mi nie podał przecież numerów totolotka, więc to były takie ogólne rzeczy. Czasem to już takie scharakteryzowane, nie powiem, że nie, ale po jakichś latach życia gdzieś się moja ścieżka już ułożyła, więc może było tego już odgadnąć. Sam przecież są objawienia w naszej religii, tak? Dzieciom się Matka Boska ukazała i nasz papież też miał objawienia i inni święci, więc dlaczego ktoś może mieć jakieś objawienie i przepowiedzieć przyszłość, a jakaś taka inna, zwykła osoba z darem, może z jakąś zdolnością tego nie może mieć. Ja uważam, że osobiście, że to nie było nic złego, że energetycznie nie zostałem jakoś tam, nic mi nie zostało zabrane, chociaż tego się nie dowiemy, bo teraz może było tak spekulować, jak mi coś się złego wydarzy, to nagle może powiedzieć, że o, to właśnie to
jest wtedy karmiczna zapłata za to, co ci dało dane. Ale tak naprawdę w tym spotkaniu nie dało mi dane nic wielkiego. Nikt mi nie powiedział o czymś drastycznym w moim życiu. Nikt mi nie podał jakiejś wskazówki, która by mogła moje życie bardzo zmienić. Tylko mówię, zostało jakby wszystko potwierdzone, o czym myślałem, marzyłem, planowałem, ku czemu się schylam i tak dalej, nie? Ciekawe doświadczenie. Kurde, powiem wam szczerze, że chciałem opowiedzieć w większych szczegółach, no ale nie mogę. Ale było niesamowite, nie było niesamowite. I powiem wam szczerze, że fakt, że to trwało jakieś pół godzinki, to po tej pół godzince byłem z jednej strony taki pobudzony bardzo, bo to było coś niesamowitego. Mega pobudzony, tak jakbym był, nie wiem, na amfetaminie. Z drugiej strony byłem taki zmęczony, jakbym miał zjazd po amfetaminie. I mój wzrok był taki trochę zmęczony, jakbym wypił 3 zimne browary w mega słońcu, w mega upalny dzień rozgrzany. Rozumiecie, taki, jak pisałem SMS-a, nie do końca widziałem wszystkie literki, no coś niesamowitego. To było to naprawdę, mimo że sobie siedziałem, tylko słuchałem w większości, coś tam mówiłem, ale w większości słuchałem, to tak mnie energetycznie jakby wyssało. I teraz taki filmowy zawsze jest taka filmowa rzecz, że film się zawsze mówi, że jak jest duch w pokoju, to jest zimno, że temperatura spada, duch przechodzi. Był słoneczny dzień, było bardzo gorąco. Faktem, że my siedzieliśmy na dole, więc tam słońce nie wpadało przez okno, ale nie tak, żeby nas rozgrzać, żeby nas nagrzać, oświetlić, ale miałem bluzę i bardzo zmarzłem. Przyjechałem do domu, auto było nagrzane, przyjechałem do domu, ale jechałem i ciągle było zimno. Przyjechałem do domu, było w domu gorąco. Chyba. Ale było mi ciągle zimno, że włączyłem ogrzewanie, mimo że była 14 godzina, sobota i słońce grzało, żeby się rozgrzać. Odpaliłem ogrzewanie, żeby się ogrzać. I jeszcze zrobiłem sobie gorącej herbaty. To było takie dziwne. Ale to już mówię, to mogło być dlatego, że było po prostu zimniutko, ale takie miałem ciarki i ta energetyczna sytuacja tak mnie wypompowała, to było coś niesamowitego. I powiem wam szczerze, że kurde, ja wam podał przykłady tego, co ona mówiła w detalach, bo nie wszystko wszystkim powiedziałem, opowiadałem wielu osobom tym, co wiedziały, że idę, chciał się dowiedzieć z bliska ode mnie face to face, powiedzmy, co się wydarzyło. Opowiedziałem więcej szczegółów, ale nie wszystkie. Dużo rzeczy zachowałem sobie prywatnie. Nie wierzę, że to było coś złego i negatywnego, jeśli chodzi o mnie, bo tam były takie szczegóły podane, że nie jest w stanie żaden dobry jasnowidz zgadywacz tego zgadnąć. Była dość chaotyczna, mówię, rozmowa, skakaliśmy do przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, do mnie, o mnie, kim jestem, kim byłem, kim będę, coś takiego. Potem ona wyciągnęła kartę, to powiedziała, że ona nie robi tarota i to nie jest tarot taki per se, ale te karty reprezentują moich duchowych przewodników i to, co się tutaj wydarzy. Miałem jakiś kamień, nie wiem, czy był jakiś typowy kamień, nie wiem, czy kryształ, czy coś, po prostu zwykły kamień, jeździła tym kamieniem po kartach i mówiła, mów stop, a ja będę wyciągał kartę. Ja mówię, stop, jedna karta, stop, druga, wyciągnęła 5. I wszystkie 5 kart trafiło w każdy temat, o którym poruszaliśmy. Była tam joga, ona mówiła się o tym, że muszę pójść, że wrócić do centrum buddystycznego. To się lekko jakby pomyliła, bo ja mówię, żeby wrócić do tego centrum buddystycznego, z którym miałem kontakt. A ja miałem kontakt z Polakiem, który pracował dla centrum buddystycznego w Lidz i chciałem tam dołączyć. Ja to miałem, jeśli ja wróciłem po spotkaniu, napisałem do niego, okazało się, że my gadać po to w 2018. Ja przez 5 lat próbowałem tam wrócić, ale się nie zebrałem. I ona mi powiedziała się, że powinienem. Więc to jest co, to ewentualnie to jest co, gdzie mnie pchnęła lekko. Zmotywowała mnie, żebym tam zahaczył ten temat i wrócił. Więc teraz jedziemy do Polski, wracamy z Polski i za to się wezmę. I wszystkie karty trafiła. To, że jestem, mam duszę artystyczną, że się interesuję artem, że lubię robić art i tak dalej, i tak dalej. Siłownia, joga. I dwie rzeczy jeszcze, o których nie mogę powiedzieć, ale kurde, które mnie zmiotły. Bo to dość mocne i jestem ciekaw, czy to się wydarzy. Ale po spotkaniu nie żyję jakoś tym. Nie planuję przyszłości przez pryzmat tego, co się spotkało. Żyję normalnie, płynę swoim torem. Po prostu zostanie jakby potwierdzone mi, że mój tor, w którym płynę, moje myśli i wszystko, co mi w głowie siedzi i wiruje i w którym kierunku podążam, jest prawidłowe, bo nic jakby nie wypadło za ten tor. Nic nie było powiedziane tego, że musiałbym zmienić swoje myślenie, życie, cokolwiek. Wszystko jest jak jest. I po prostu opisała mi rzeczy na horyzoncie, opisała mi rzeczy, które są obok mnie i opisała mi rzeczy, które są za mną, które już przeżyłem, więc niesamowita rzecz, ale kurde, gdybyście mogli opisać o tych mega drobnych, osobistych detalach i szczegółach, to byście wiedzieli, że to nie jest żaden hit. Dlaczego taka osoba ma, ktoś mówi, ale dlaczego ktoś ma taki talent, dlaczego ktoś jest w stanie to powiedzieć, dlaczego to, i może to
przeżyć, dlaczego to może wszystkim mówić. Nie wiem, słyszałem, że nie wszystkim się ktoś objawia, nie wszystkim przychodzą ludzie, zmarli członkowie rodziny. Niektórym przyjdzie jeden, niektórym przyjdzie kilka osób, niektórym przyjdzie na 5 minut, niektórym przyjdą na dłużej i na wszystkie pytania odpowiedzą. Ja zapomniałem pozadawać pytania, bo byłem taki w szoku, ale na dwa główne pytania, które miałem zawsze w głowie z pytaniem mi zostało, odpowiedzi zostały mi podane, ale to były odpowiedzi, które gdzieś tam w głębi czułem, wiedziałem o nich, tylko po prostu nie byłem pewien, czy dobrze myślę, czy dobrze czuję, się okazało, że tak, powiedzmy, nie? I nieważne to, co zostało powiedziane, że dobrze myślę, ja i tak podążyłbym tym torem, bo to jest tak silne we mnie, że nie widzę tego inaczej. Więc polecam. Zapisujemy się z moim kolegą jeszcze raz. Ja drugi raz pójdę, chciałem sprawdzić innej osoby, żeby zobaczyć, czy inne osoby powie mi to samo. A mój przyjaciel idzie ze mną, żeby sobie sprawdzić właśnie, czy sprawdzić sobie, co on się dowie, czego on się dowie. Nie jest powiedziane, że na przykład jeśli niezwykle Bóg jest stwórca tam, czy nie pozwala nam, jeśli się odnajdziemy gdzieś z kimś takim, skorzystać z tego źródła, żeby dodać nam taki guidance trochę, nie? Są ludzie na świecie, którzy nie potrzebują Kościoła, żeby żyć dobrze, być dobrymi ludźmi, robić dobre uczynki, a niektórzy potrzebują Kościoła, żeby Kościół im natchnął ich i dał im jakiś tam przewodnik trochę po życiu. Więc może to jest tak samo. Niektórzy ludzie po prostu potrzebują delikatnego czegoś dotyku i może nasz stwórca pozwala na to w jakiś sposób. I tyle. Tak uważam. Nie wiem, co mam powiedzieć dalej, ale po prostu to było niesamowite, jak właśnie do tego to... Z jednej strony chciałem, żeby powiedziała mi coś takiego konkretnego, co mógłbym jakby już teraz sprawdzić i tak dalej, ale nie było nic takiego. No kumpel ten Anglik, który tego mówił, ją powiedziała, że za kilka lat spotka kogoś o wiele, wiele młodszego od siebie i się okazało, że spotkał swoją tą żonę czy dziewczynę Marii Irlandki, to jest od niego chyba o 14 czy 16 lat młodsza i są razem do dzisiaj. Miałem okazję z nią grać przez telefon, bo kiedyś zostawił telefon w domu, ja zadzwonię do niego i się okazało, że ona dobrała. Więc podsumowując, sorry, pewnie was rozczarowałem, że takie małe tylko opisy przyrody i tak mało szczegółów wam podaję tutaj, ale to było naprawdę niesamowite i kurde, nie wiem, czy powiedzieć, polecam każdemu. Jeśli ktoś jest sceptykiem i nie wierzy w takie rzeczy, to kilka złotych czy tam funtów. To też zależy od kogo, bo słyszałem o moich... Kilka funtów was nie zbawi, ale można się przekonać o tym po prostu, jak ci kobieta powie w twarz to, co tylko ty wiesz, ona ci to opowie i opisze jeszcze, to cię zwali z krzesła. Są oczywiście jacyś hosztaplerzy, nabieracze, ktoś mój znajomy trafił do kogoś, gdzie ktoś powiedział, słuchaj, za 2 miesiące spotkasz taką fajną dziewczynę, coś tam tutaj i wam się życie ułoży. I nic takiego się nie wydarzyło. Sam bym w takie coś nie uwierzył, gdyby powiedział mi, że za 2 tygodnie, bo za 3 miesiące, bo to była taka akcja, nie? Temu napisała, że spotkasz kogoś młodszego od siebie. I się wydarzyło, więc... No powiem wam, ja jestem w szoku, ale pozytywnie nastawiony do tego. Nie będę używał tego jako teraz, nie będę chodził regularnie, żeby sobie układać życie z wróżką, jak to powiedziała moja żona, ale po prostu robię to dla doświadczenia, to jest raz. A drugi raz chciałbym pójść po to, żeby się przekonać, czy to się powtórzy i przyjść przygotowany z listą pytań, bo po spotkaniu zaczęły się pojawiać pytania. Z listą pytań, żeby się dowiedzieć więcej i też przez te pytania sprawdzić, jak bardzo to jest prawdziwe i jak głęboko można zasięgnąć wiedzy od naszych lewitujących na chmurce bliskich. I tym akcentem kończę. Porozmawiamy sobie na następnym odcinku już o czymś innym. Też z tym związane, bo chcę to zamknąć takim wielkim, fajnym... takim wielkim, wielką, fajną klamrą i pokazać wam, jakie mam podejście do tego tematu. Do tematu naszego życia, przemijania i powrotów i tak dalej. No teraz lecę do Polski na urlop. Może z niektórymi z was się spotkam, może mi się uda. Wrócę w czerwcu, 1 czerwca z Polski. Nagram odcinek właśnie, bo się okazało, że moja przyjaciółka też nie wiedziała o tym, o dzieciach, które pamiętają swoje przeszłe życie. I kurde, powiem wam, to mam przykłady, tak, z dokumentów, które widziałem, czytałem, od osób, moich bliskich, znajomych, chcę sprawdzić, czy kogoś, kto ma dzieci i te dzieci gdzieś tam miały takie glicze, pamiętając swoje przeszłe życia. To jest coś niesamowitego, a wszystko, jak puzzlek, łączy się jeden wielki temat. I tyle. Dobra, mam nadzieję, że was nie zanudziłem, mam nadzieję, że was za bardzo nie rozczarowałem.
Trzymajcie się i widzimy się następnym razem. Hej!